W dzisiejszym moim filmie przedstawię Państwu historię lóż masońskich w komunistycznej Polsce. Wprawdzie zostały one przed wojną zdelegalizowane, ale w komunistycznej Polsce mogły działać za cichym przyzwoleniem władz. Dlaczego tak było? Masoneria, zwana również wolnomularstwem, to tajne stowarzyszenia, które zaczęły powstawać na początku XVIII wieku. Jej celem nadrzędnym, jak deklaruje, jest doskonalenie człowieka i krzewienie braterstwa ludzi różnych narodowości, wyznających różne religie i mających różne poglądy polityczne. Masoneria podkreśla również, że będzie to możliwe poprzez stworzenie religii powszechnej, bez dogmatów z ideą Boga jako wielkiego budowniczego wszechświata. Z tego powodu Kościół Rzymskokatolicki już w 1738 roku zabronił wiernym przynależności do masonerii pod karą ekskomuniki, czyli wykluczenia ze wspólnoty. Masoneria pojawiła się w Polsce w końcu XVIII wieku. To właśnie wtedy w Rzeczypospolitej pojawili się pierwsi animatorzy tajnych masońskich lóż. Potem były czasy zaborów i powstań narodowych, których przywódcy bardzo często byli również masonami. W odrodzonej w 1918 roku Polsce nastąpił wysyp wolnomularskich lóż. Masoni byli obecni na samych szczytach państwa i prowadzili ożywioną działalność w wielu jego segmentach. ale w okresie międzywojennym w Polsce pojawiło się też wiele głosów domagających się zakazania działalności masonów. Takie głosy były między innymi formułowane przez przedstawicieli obozu narodowego. Gęstniejąca atmosfera wokół polskich masonów zaowocowała pojawieniem się różnych pomysłów w tym zakresie. W latach 30. w kręgach obozu rządzącego zaczęto dyskutować na temat zdelegalizowania masonerii. Ostatecznie tym problemem postanowił zająć się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. 22 listopada 1938 roku Mościcki wydał dekret o zakazie działalności wolnomularskiej w Polsce. Mogło się wówczas wydawać, że masoneria odejdzie do lamusa polskiej historii, ale tak się nie stało. W końcu lat 30 sytuacja w Europie zaczęła się komplikować. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, a dwa tygodnie później, 17 września, uderzyli od wschodu Sowieci, zadając jej ostateczny cios. W czasie okupacji Niemcy nie ścigali polskich masonów. Nie wydali też żadnego rozporządzenia, które zakazywałoby działalności masońskiej na terenie generalnego. Gubernatorstwa. Było nawet odwrotnie. Zaczęli szukać z nimi kontaktów. W tym celu w lipcu 1940 roku warszawskie Gestapo wezwało do siebie Stanisława Stępowskiego, jednego z najbardziej wpływowych przedwojennych polskich masonów, i kazało mu napisać memoriał na temat polskiej masonerii. Stępowski miał obawy, czy ten memoriał nie posłuży przypadkiem do eksterminacji masonów i dlatego zataił w nim wiele ważnych faktów. Ale nie to było dla Niemców najważniejsze. Niemcom chodziło o wysądowanie panujących nastrojów wśród polskich masonów pod kątem ewentualnego stworzenia przez nich kolaboracyjnego rządu. W każdym razie po dostarczeniu przestępowskiego tego memoriału Niemcy nie czepiali się już polskich masonów, a nawet było odwrotnie, bez najmniejszych przeszkód zatrudniali ich w strukturach okupacyjnej administracji. Komisarycznym burmistrzem Warszawy był wolnomularz Julian Kulski, przed wojną zastępca prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Z kolei profesor Emil Kipa, archiwista Wielkiej Loży Narodowej Polski, był wicedyrektorem Biura Prezydialnego Warszawskiego Zarządu Miejskiego. Natomiast zakładem ubezpieczeń społecznych kierowali dwaj inni masoni: Zbigniew Skokowski i Marian Pniewski. Tak czy inaczej, masoni nie byli represjonowani przez niemieckiego okupanta. Gdy nastała komunistyczna Polska, masoni znaleźli się w znacznie lepszym położeniu prawnym niż przed wojną, ponieważ dekret prezydenta Mościckiego zakazujący im działalności, tak jak inne jego dekrety, przestał obowiązywać. Komuniści zajęci byli umacnianiem swojej władzy i dlatego nie zajmowali się masonami. Ci ostatni postanowili to wykorzystać i zaczęli przenikać do struktur komunistycznego państwa, wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Symbolem przystosowania się polskich masonów do nowej rzeczywistości był Henryk Kołodziejski, przedwojenny mason, który odegrał znaczącą rolę w utworzeniu tymczasowego rządu Jedności Narodowej, a potem został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Masoni cieszyli się więc po wojnie sporą tolerancją komunistycznego reżimu. Było tak nie tylko dlatego, że byli lojalni wobec niego, ale także dlatego, że wielu z nich służyło nieokrzesanym komunistom pomocą na arenie międzynarodowej. W rezultacie tego ponad 40% polskich masonów. Zajęło kierownicze stanowiska na różnych szczeblach administracji, a 32% z nich znalazło pracę na uniwersytetach. Masoni nie tylko przystosowali się do komunistycznego państwa i robili w nim karierę, ale podejmowali także inicjatywy odbudowania całego ruchu. Co ciekawe, pierwszą sugestię odbudowy przedwojennych lóż, Wysłał masonom ówczesny prezydent Bolesław Bierut. Jednak pierwsze poważne inicjatywy restytuowania lóż masońskich w Polsce pojawiły się dopiero po październiku 1956 roku. Pierwszą z nich podjął w lutym 1957 roku sekretarz Wielkiego Wschodu Francji do spraw stosunków z zagranicą Paul Blanc. Ale jego inicjatywa nie spotkała się z akceptacją pierwszego sekretarza PZPR, Władysława Gomułki. Pięć lat później, w 1962 roku, podobną inicjatywę podjął wielki Mistrz Wschodu Jacques Mitterrand, ale i ona nie zakończyła się sukcesem. I wtedy sprawę w swoje ręce postanowili wziąć polscy bracia Lożowi. W rezultacie tego 12 marca 1961 roku w Warszawie restytuowana została loża Kopernik. Początkowo liczyła ona ośmiu braci, ale niebawem zasiliła ją grupa działaczy klubu krzywego koła, w tym jego prezes Jan Józef Lipski, krytyk i historyk literatury. Aktywność loży Kopernik skupiała się początkowo tylko na działalności edukacyjnej, ale sytuacja uległa zmianie w połowie lat 70., gdy bracia z Kopernika zaangażowali się w inicjatywy polityczne, zwłaszcza te, które krytykowały komunistyczne władze. W grudniu 1975 roku grupa członków Kopernika z Janem Józefem Lipskim na czele Zainicjowała powstanie tzw. listu 59, który wyrażał sprzeciw wobec zmian w konstytucji PRL, a zwłaszcza wprowadzonym do niej zapisom o kierowniczej roli PZPR i sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Ta sama grupa znalazła się wśród sygnatariuszy powołanego we wrześniu 1976 roku Komitetu. Obrony Robotników, podziemnej organizacji, która zajęła się organizowaniem pomocy dla represjonowanych robotników po robotniczych protestach w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku. Kor stał się zalążkiem antysystemowej opozycji w komunistycznej Polsce. Personalne związki członków Loży Kopernik, Skor sprawiły, że począwszy od połowy lat 70., zaczęły się ataki na środowiska masońskie w Polsce, które coraz częściej wrzucane były przez służbę bezpieczeństwa do jednego worka z napisem Opozycja. Gdy 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny, Wielu polskich masonów wybrało emigrację do Francji. Tam włączyli się w działalność paryskiej loży Kopernik, powstałej w 1940 roku, która działała pod zwierzchnictwem Wielkiej Loży Francji. Służba Bezpieczeństwa zaczęła wówczas gromadzić wszelkie informacje na temat polskich masonów, zamierzając ich systemowo rozpracować. Powstał nawet specjalny zespół w MSW, który analizował te informacje. Ale po jakimś czasie prace tego zespołu zostały zablokowane i zespół rozwiązano. Przyczyną tego była presja, jaką wywarli zachodni masoni na władze w komunistycznej Polsce. Generał Wojciech Jaruzelski zabiegając wówczas o niezbędne zachodnie kredyty dla upadającej gospodarki nie chciał ryzykować wojny z masonerią, która potrafiła zawsze skutecznie przenikać struktury każdej władzy. Wielu polskich masonów odegrało ważną rolę w zawarciu politycznego kompromisu pomiędzy komunistyczną władzą i solidarnościową opozycją w podwarszawskiej Magdalence, gdzie od września 1988 roku toczyły się Poufne rozmowy pomiędzy obydwiema stronami. Krótko mówiąc, polscy masoni zostali w 1989 roku akuszerami polskiej wolności. Polityczne zmiany, jakie wówczas zainicjowano w Polsce, otworzyły nowy rozdział w dziejach polskiej masonerii. Rozdział, który stał się prawdziwym renesansem masonerii w Polsce. Jesienią 1989 roku polscy Masoni wysłali do paryskiej Loży Kopernik specjalne pismo upoważniające ją do zawiadomienia wszystkich obediencji masońskich na świecie o działalności ruchu w naszym kraju. Zewsząd popłynęły wówczas wyrazy solidarności z polskimi braćmi i wyrazy wsparcia dla ich działalności. Niebawem do Polski ruszyli specjalni wysłannicy światowej masonerii, aby pomóc w odbudowie naszej masonerii. W maju 1990 roku do Warszawy przybył przedstawiciel Wielkiego Wschodu Francji, Didier Sniadach, dwa miesiące później. W lipcu 1990 roku do Polski przybyła grupa kilku innych braci Wielkiego Wschodu. Na czele z członkiem jego rady Alanem Marwilem. Te wizyty miały być formą promocji ruchu masońskiego w polskim społeczeństwie. I bardzo szybko przyniosło to wymierne rezultaty. Obok działający od 1961 roku Loży Kopernik powstały dwie nowe Loże warszawskie Wolność Przywrócona i Walerian Łukasiński. W grudniu 1991 roku w Krakowie powstała loża Przesąd Zwyciężony, a zaraz potem Wielka Loża Narodowa Polski. Jednak formalna rejestracja w sądzie polskiej obediencji masońskiej nastąpiła dopiero 22 lutego 1993 roku. W następnych latach doszło w Polsce do tak zwanego obudzenia rytu szkockiego masonerii. Konkurencyjnego dla rytu liberalnego, związanego z Wielkim Wschodem Francji. Powołano wówczas także Polską Radę Najwyższą Rytu Szkockiego, dawnego i uznanego. Niebawem pojawił się w Polsce jeszcze jeden ryt, tak zwany mieszany. W lipcu 1993 roku w Warszawie powstała pierwsza loża obrządku mieszanego. Piotr i Maria Kiri. Dzisiaj wolnomularze są już we wszystkich większych miastach w Polsce i możemy ich spotkać na szczytach władzy, w mediach, sądownictwie, nauce i w wielu innych segmentach polskiego państwa. Są silni i wpływowi. ale nie stałoby się tak, gdyby komuniści nie pozwolili im, Przetrwać. W moim następnym filmie opowiem Państwu o kulisach referendum ludowego, jakie komuniści przeprowadzili w Polsce 30 czerwca 1946 roku. To referendum miało być rozpoznaniem sytuacji politycznej przed pierwszymi powojennymi wyborami. Dowiecie się, w jaki sposób Sowieci pomogli polskim komunistom sfałszować wyniki tego referendum. Ten film zatytułowałem Jak Sowieci sfałszowali pierwsze referendum w powojennej Polsce. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasowi mojego kanału NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu twoich problemów z pracodawcą z solidnym związkiem, jest to dużo łatwiejsze. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.